Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Ja daję o Nim świadectwo. On to jest, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, ponieważ On istniał wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów. Kim jesteś? Nie jestem Mesjaszem. Więc kim jesteś, Eliaszem? Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Nie. Więc kim jesteś? Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, by Pan mógł nadejść. Nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Czemu zatem chrzci? Udzielam chrztu wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. On idzie za mną, lecz ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który przewyższył mnie godnością, gdyż on był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem. Więc przyszedłem udzielać chrztu w tym celu, by Pan objawił się Izraelowi. Zaświadczam. On jest Synem Bożym. Thank you.
wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił, niech cały świat, wszystko co jest, zawsze wielbi imię Twe. Krzycz na cześć Pana, rozgaduj się w nim, ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziem. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, zawsze chcę kochać Cię przy Tobie. Co może równać się z tym, co u Ciebie mam? Jezus wędrował odtąd z apostołami przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, dając im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. Wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Dotarli również w okolice Cezarei Filipowej. Dotknąłem go i zaczął chodzić. Mój cień, padła trędowatą i wyzdrowiała. Wszyscy mówili do mnie rabbi. Nie miałem pojęcia, co mówić. I nagle usłyszałem, jak do mnie przemawia. Piotrowi zdarzyło się to samo. Wszyscy są poruszeni Twoimi dziełami, Panie. Za kogo ludzie w Galilei mnie uważają? Jedni za Jana Chrzciciela. Nie wierzą, że Jan nie żyje. Słyszeli, że umarł, ale się nie rozmartwychwstał. Twojej osobie. Inni uważają Cię za Eliasza. Jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A Wy, za kogo mnie uważacie? Jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Piotr skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Piotr mówi prawdę. Teraz już wiecie, ale nie powtarzajcie tego nikomu. Za wcześnie jeszcze na to. Teraz zbliża się dla mnie czas przybycia do Jerozolimy. Tak, Panie, chodźmy do Jerozolimy. Całe miasto Cię oczekuje. Starsi Izraela muszą Cię poznać i docenić. Nie, Judaszu. W Jerozolimie Syn Człowieczy będzie odrzucony przez przełożonych synagogi. Będzie potępiony. Wydany w ręce niewiernych, którzy go ubiczują, zelżą i zabiją. A potem, po trzech dniach, zmartwychwstanie. Piotr wziął Jezusa na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina przejścia
z tego świata do Ojca. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Pokój z wami. Błogosławiony Nauczycielu. Gorąco pragnąłem stworzyć z wami tę Paschę, zanim będę cierpiał. Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Nazywacie mnie Nauczycielem i Panem. I słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja wam usługuję, wy tym bardziej winniście służyć samym sobie. Jeśli bowiem ja was umiłowałem, i wy winniście miłować siebie nawzajem, wtedy będziecie błogosławieni i do was należeć będzie Królestwo Boże. Nie mówię jednak o was wszystkich. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie, nie wiedząc, o kim mówi, spoglądali na siebie niepewnie nawzajem. Panie, o kim mówisz? Jeden z 12. Ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana. To czyńcie na moją pamiątkę. Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn ciebie nią otoczył. I aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś.
zakończonej ostatniej wieczerzy Chrystus udał się z apostołami do ogrodu Getsemani, by oddać się rozmowie z Ojcem. Modlitwę przerwali żołnierze, którzy przybyli, aby aresztować Jezusa. Towarzyszący Jezusowi uczniowie rozbiegli się wśród oliwnych drzew i ukryli w ciemnościach nocy. A strażnicy, skrępowawszy Jezusa, powiedli go ku bramie miasta. On szedł z nimi bez oporu. Prowadzono go do pałacu najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie miano podjąć decyzję o dalszym jego losie. Przesłuchanie rozpoczyna arcykapłan Annasz. Chcemy, abyś objaśnił nam sedno Twego nauczania. Cóż to za doktryna, którą szerzysz wraz ze swoimi uczniami po całej Judei? Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Niczego nie uczyłem potajemnie. Dlaczego mnie wypytujesz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co powiedziałem. Wiedzą, co mówiłem. Jak zwracasz się do arcykapłana? Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. Jeśli prawdę mówię, dlaczego mnie bijesz? Wystarczy. Zobaczymy, co powiesz przed obliczem Wysokiej Rady. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest jeden. Błogosławione jest Jego imię, Jego majestat, Jego królestwo po wszystkie wieki. Amen. Zatem otwieram posiedzenie Sanhedrynu. Oto stoi przed nami Jezus z Nazaretu. Czy należało w przeddzień radosnego święta Paschy, w pośpiechu i w nadmiernym podnieceniu serca, uwięzić Jezusa z Nazaretu jeszcze tej samej nocy, postawić go przed nadzwyczajnym sądem Sanhedrynu? Pośpiech, determinacja nie płynie zapewne czy z nieba. I źródłem był głęboki namysł i obawa, że zwłoka może okazać się nieszczęściem dla Izraela. A któż by pragnął, aby naród wybrany przez Pana pogrążył się w niełasce i nieszczęściu? Pozwól, czcigodny Annaszu, że ja coś dodam na potwierdzenie wagi tej sytuacji. Jezus z Nazaretu od 3 lat swoją nauką i czynami nieustannie bezcześci święte ustawy prawa i praw. Nie święci szabatu, nie przestrzega mycia rąk, nigdy nie okazywał szacunku świątyni i kapłanom, rozpędził kupców sprzedających zwierzęta na ofiarę. Nauczając, nigdy nie powoływał się na rozkaz Jahwe, jak zwykli czynić prorocy. Rozkazywał i mówił we własnym imieniu, starając się tym godnym potępienia sposobem sprawić pozory, że jest kimś więcej niż mężem błogosławionym, kimś więcej niż prorokiem, że jest istotą równą najwyższemu. Wiem, że wielu spośród ludu Izraela sprzyja Galilejczykowi. Wiem, że kilku spośród czcigodnych mężów Sanhedrynu potakuje jego nauce. Wybaczcie, że zakłóciłem wasz czas przedświąteczny. Nie mogłem uczynić inaczej. Czas nadszedł. Powiedz, czy to prawda, że sam siebie nazwałeś Synem Bożym? Pytam Cię teraz w imię Przedwiecznego. Czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Jestem Nim. To szaleniec! I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Boga. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Pan jest jedyny.
Pierwsza Piłata. Tylko on jest w naszym kraju panem i sędzią. Wczesnym rankiem od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz. Niech żyje Chrystus Piłat! Witaj, arcykapłanie, w moich drogach. Pokój tobie i temu domowi. Co sprowadza do mnie dostojnego arcykapłana o tak niezwykłej porze? W dniu nastania uroczystego święta Paschy. Przyszliśmy wnieść oskarżenie. Przeciw komu? Przeciw Jezusowi z Nazaretu. Wprowadźcie go! Żądacie sądu nad nim? Żądamy! Osadź go! Sądu! Wydaj mi go! O co oskarżacie tego człowieka? Ten człowiek jest złoczyńcą. Gdyby nim nie był, na pewno byśmy go tobie nie wydali. Jeżeli stwierdziliście jego winę, po co stawiacie go przede mnie? Weźcie go i osądźcie według waszego prawa. Od czego macie Sanhedryn? Jakże mamy osądzić go według naszego prawa, skoro nie przewiduje ono kary za przestępstwo, które popełnił? Jaką zbrodnię popełnił Jezus z Nazaretu? Podburza Izraela przeciwko Rzymowi. Wzywa lud do niepłacenia podatków cesarzowi i twierdzi, że jest królem Judei, Mesjaszem. Mów jaśnie. Kto jest ten Mesjasz? Niektórzy ciemni i niedorzecznie myślący synowie Izraela wierzą w przyjście męża zesłanego przez Boga, w Mesjasza, który zapanuje nad światem i wyzwoli naród. Zapanuje nad światem? Cesarz Tyberiusz panuje nad światem. Słusznie, my o tym wiemy. Oskarżacie zatem Jezusa z Nazaretu o zbrodnie obrazy majestatu? Podburza lud! Mów, że jest jurem! Nie płaci podatków cesarzowi! Budownik! Posiedza! Piłat zasiadł na swym tronie i przywołał Jezusa. Czy ty jesteś królem? Znasz język grecki? Powiedz, coś uczynił. Mówiłeś przeciw świątyni kapłanom? Milczysz. Czy ty jesteś królem Judei? Czy to mówisz sam od siebie? Czy też mówisz według tego, co ci inni o mnie powiedzieli? Ja mam mówić od siebie? Czy ja jestem Judejczykiem? Słyszałeś, co o tobie mówili. Twoi arcykapłani wydali mi ciebie. Mów, co uczyniłeś. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Królestwo moje nie jest stąd. Stąd czy nie stąd, to mi nie obchodzi. Chcę wiedzieć, czy jesteś królem. Tak, jestem królem. Na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Prawda. Co to jest prawda? Piłat powtórnie wyszedł do Żydów i rzekł. W człowieku, którego oskarżacie, nie znajdujesz żadnej winy. Precz z Jezusem! Się za króla! Postawiliście przede mną tego człowieka jako burzyciela ludu. Ale ja, badając go, nie znalazłem w nim żadnej winy.
On nie zasługuje na śmierć. Krzyżuj go! Krzyżuj go! Krzyżuj go! Skąd jesteś? Nie chcesz ze mną mówić? Grozi ci śmierć na krzyżu. Czy wiesz, co to jest śmierć na krzyżu? Czy widziałeś kiedyś człowieka ukrzyżowanego? To straszna śmierć. Posłuchaj, mam władzę wypuścić cię na wolność, ale mam również władzę cię ukrzyżować. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była ona dana z góry. Z góry? Kogo masz na myśli? Cesarza? Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał w twoje ręce. Jeszcze raz rozważyłem oskarżenie i to, co mówię, jest słuszne i sprawiedliwe. Ten człowiek jest niewinny. On podburza lud Izraela! Buntuje naród przeciw Rzymowi! Twierdzi, że jest królem. Buntownika chcesz wypuścić na wolność? Uszyj go! Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Skoro jednak tak uporczywie twierdzicie, że podburza lud, nazywa siebie Mesjaszem i waszym królem, każe go ubiczować i wypuszczę na wolność. Nie! Będzie ubiczowany! Na krzyż z nim! Straż Chrystusa! Krzyż z nim! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Jeśli go wypuścisz, nie jestem przyjacielem cesarza. Grozisz mi? Nie śmiałem, dostojny Pilacie. Ale każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się cesarzowi. Czy to nieprawda? Za urazę majestatu cesarskiego przewiduje się karę śmierci przez ukrzyżowanie. Znasz przecież lex Julia, prokuratorze. Nie musicie przypominać praw rzymskich Rzymianinowi. Przypominamy, dostojny Piłacie, w trosce o twój sprawiedliwy sąd. Szlachetny Piłacie, twoja małżonka przysyła pilną wiadomość. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Cóż mam uczynić? W Rzymie szaleją procesy przeciw dawnym zwolennikom Sejana. Spadają głowy senatorów, urzędników, patrycjuszy. Wystarczy drobne podejrzenie. Wystarczy westchnienie przy wypowiadaniu imienia tego czy owego, a sądy rzymskie z rozkazu obłąkanego Tyberiusza posłusznie i gorliwie zaciskają palce w kartę podejrzanych. Nie mam w Rzymie żadnego oparcia. Na nikogo nie mogę liczyć. Muszę się ratować. Ta hołota zdolna jest do wszystkiego. Jezus wychodzi w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym, a wszyscy zaczynają z niego drwić. Bądź pozdrowiony, Paweł Żydowski! Witaj, Kozłowski! Zjednoda, wina! Namiestniku! Oto człowiek! Prezdin! Czego mam ukrzyżować? My nie mamy króla, tylko cesarza! Na krzyż! Na krzyż! Ukrzyżuj go! Cóż chcecie zatem, abym uczynił z Jezusem z Nazaretu? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Co złego uczynił? Ukrzyżuj go! Podać misę z wodą. Moje ręce są czyste. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to sprawa. Krew jego na nas! I na nasze dzieci! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Ręce! Jezus
Jezusa z Nazaretu skazuje na karę śmierci. Ibis in cruce. Nie żyje! Nie żyje! Nie żyje! Nie żyje! Na krzyżu Jezusa ma być umieszczony napis w trzech językach. Łacińskim, greckim i hebrajskim. Jezus z Nazaretu. Król żydowski. Panie, ten człowiek nie jest królem Judajczyków. Dlatego napis powinien brzmieć. Jezus z Nazaretu, ten, który powiedział, ja jestem królem żydowskim. Co on napisał, napisał. Jeszcze jedna sprawa, dostojny prokuratorze. Według prawa Izraela zwłoki nie mogą wisieć na drzewie przez noc, ale powinny być tego samego dnia pochowane. Jest bowiem w Piśmie Świętym napisane: nie zanieczyścisz ziemi swej, danej ci przez twojego Boga, Jahwe. Dziś wieczorem rozpoczyna się błogosławione święto Paschy. Co z tego? Jeżeli skazany nie umrze przed zwrokiem, każą połamać golenie, aby mógł być tego samego dnia pochowany. Dobrze. Wydam rozkaz setnikowi. Niech się nie namiesti piła! Niech się nie namiesti piła! Niech się nie namiesti piła! Cud, barakiem z
Matko, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. Wykonało się. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Pobiegła więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. Piotr i drugi uczeń udali się do grobu. Gdy tam przybyli, zobaczyli leżące płótna, ujrzeli je i uwierzyli.
dotąd nie rozumieli pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie odeszli do domu. Otwórzcie! 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 To my, Maślinarcia. Co tu robicie? Przecież jeszcze wczoraj wyszliście demon. Bracia, mam dla was radosną nowinę! Jezus z Nazaretu żyje! Widzieliśmy go żywego. Myśmy razem z nim szli i rozmawiali. Siedzieliśmy przy jednym stole. Widzieliśmy, jak on odlepł. Słuchajcie, bracia. Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem zapowiedzianym przez Święte Księgi. Mesjaszem umęczonym przez ludzi. Niech będzie błogosławiony Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Pan Izraela. Ja także widziałem zmartwychwstałego Mistrza i tuż przed waszym przyjściem złożyłem świadectwo przed resztą apostołów. Maria Magdalena była tu dziś rano i mówiła, że widziała Rabiego w jego własnym ciele, w ogrodzie, ale jej nie uwierzyliśmy. Bracia, wierzymy, żeście widzieli żywego Mistrza, ale nie możemy uwierzyć, że był w żywym ciele. Duch jest duchem, a ciało jest ciałem. Rabbi zmartwychwstał, ciało zabrał duch wszechmogący, a duch wam się objawił. Czy dotknęliście ciała Jezusa? Przecież słyszałeś, Tomaszu, że w ogrodzie nie pozwolił się dotknąć Marii Magdaleny. Więc jak miałem dotknąć jego rąk, jego nóg, jego szat? Bałem się, ale czułem oddech jego ust na moich policzkach. Nie chodzi nam o to, czy się bałeś, czy nie. Chcemy wiedzieć, czy stwierdziłeś i jak stwierdziłeś jego cielesną obecność. Więc powiedz nam, na czym opierasz swoje twierdzenia? Mówię wam, że nie był duchem, ale był w żywym ciele. Powiedz mi, Piotrze, jak ciało może zmartwychwstać? Może. Ale jak? Bóg wszystko może. Jeżeli na jego rękach nie zobaczę śladu gwoździ, jeżeli nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ, jeżeli nie włożę mojej ręki do jego boku, nie uwierzę. Jezus przybył mimo drzwi zamkniętych. Pokój wam! Pokój tobie! Nie bójcie się! Dlaczego się lękacie? Dlaczego wątpliwości powstają w waszych sercach? Oglądajcie moje ręce i stopy i przekonajcie się. To ja jestem, Tomaszu. Włóż tutaj swój palec i zobacz moje dłonie i stopy. Podnieś też swą rękę i włóż ją do mojego boku. I nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, który nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Chciałam zabrać jego ciało. Stop.
przez miłość Twą. Choć upadnę, nie będę martwił się, gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. W Twoim cieniu me schronienie jest, Twa osłona nie zawiedzie mnie. Wobec strzał ja nie muszę tworzyć się, gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych, pokój poznam poprzez miłość Twą. Choć upadnę, nie będę martwił się, gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł.